Witam. Dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak zrobić sobie ogórki kiszone, bo ostatnio miałem już kilka razy mi się to pytanie już powtarzało, na maila przyszło, jak zrobić ogórki kiszone. Więc postanowiłem, że jednak zrobię o tym ten film, bo nie chcę mi się za każdym razem odpisywać tego samego. Do słoików już zrobiłem akurat, ale możemy dokładnie tą samą procedurę zrobić sobie do słoików, którą tutaj będziemy robili teraz sobie w kamionce. Czyli tutaj bierzemy sobie najpierw koper do tego. Tak samo do słoika, czyli na zimę, bo tutaj to jest taki do użytku na już, będzie się robiło. Czyli najpierw koper, teraz będziemy dodawali chrzanu do tego, można dodać do tego ile kto chce, jak dacie więcej, no to będzie troszeczkę ostrzejsze. Teraz czosnek do tego dodajemy. Teraz ogórki. Ogórki myjemy sobie najpierw zawsze w wodzie, czy są z ogrodu, czy z tego. Też chodzi troszeczkę, żeby one troszeczkę też i wody naciągły. Warto je przemyć. Oczywiście do słoików trzeba je fajnie poukładać. Nie wolno ich tak wrzucać, bo wtedy nam za dużo się nie zmieści. Ale tu akurat to jest takie coś na już. Można je tak sobie powrzucać. Można jeszcze dodać innych przypraw, jak macie jakieś liść laurowy, przykładowo gorczyca, takie rzeczy, to wszystko można pododawać. Są też takie gotowe przyprawy, przykładowo do ogórków, ale to już jest wszystko kwestia smaku, co komu smakuje i tak dalej. Teraz dalej, kwestia wody. Woda nie jest z kranu, bo jest chlor i nic z tego nie wyjdzie, to już jest pierwsza sprawa. Jeżeli nie mamy jakiejś studni albo dostępu do jakiejś naturalnej wody, no to wtedy woda źródlana. Taka, warto taką wtedy kupić, no bo po prostu nie ma innej opcji. Na tych chlorowanych za bardzo z tego nic nie wyjdzie, przeważnie się to zepsuje. Druga sprawa, sól, którą bierzemy, to jest najlepiej taka właśnie kamienna, kłodawska, coś takiego wziąć. Tylko druga sprawa, nie jodowana czasem, bo jeżeli weźmiemy sól jodowaną, to już też nic z tego nie będzie. Ile tej soli? Jedna taka łyżeczka, którą przed chwilką wrzuciłem. Już mi się kończy sól. Taka łyżeczka na litr wody. To sobie dajemy, 2 litry wody, mieszamy to wszystko, to się fajnie rozpuściło i zalewamy. Teraz jeżeli by to było w słoiku, to tutaj wtedy już to kończymy sobie, czyli wtedy zakręcamy słoik i mamy to gotowe. Ale że tutaj to troszeczkę inaczej, wody doleję. Troszkę sól się nie rozpuściła do końca. I słoik jakby był, zakręcamy, odstawiamy sobie do piwnicy. A to zakrywamy jakimś talerzykiem albo czymś. I kładziemy coś na to. I zakrywamy całość jeszcze jakąś gazetą albo jakąś szmatką. No i zostawiamy tak na od 5 do 10 dni powiedzmy. W tym czasie już są jadalne, to też zależy od temperatury. Od 5 dni macie już takie w sumie mało solne, można powiedzieć, ogórki. One jeszcze nie są, tak jak to się mówi, do końca przegryzione. Ale już można z nimi zacząć. Tak samo właśnie, tą samą metodą można kisić buraki, marchew i inne twarde właśnie różnego rodzaju warzywa. Dokładnie tą metodą właśnie. Także myślę, że troszeczkę Wam przybliżyłem, jak to zrobić, ogórki kiszone. Także będziemy kończyli już na dziś. Także ogólnie smacznego życzę wszystkim. Tyle na dziś, pozdrawiam.